żeby podjąć pracę w telewizji, trzeba było przejść długi okres terminowania. Czyli nauczyć się tego wszystkiego, co dziennikarz musi wiedzieć na temat obrazu, dlatego że jego okiem jest kamera, jego uchem jest mikrofon, jego długopisem czy ołówkiem jest słowo wypowiedziane albo przez człowieka przed kamerą, albo przez lektora, któremu trzeba napisać komentarz. Tak to było wtedy. W tej chwili sytuacja jest taka, że narzędzia do rejestracji obrazu i dźwięku są bardzo blisko człowieka. Można telefonem zarejestrować. W związku z tym wszystkim, którzy potrafią przycisnąć guzik, wydaje się, że już wiedzą. A czym innym jest zarejestrować, czym innym jest umieć stworzyć pewną narrację. To narrację z taką optyką prospołeczną, czyli taką, która jest nam najbardziej potrzebna. Ja swoim studentom mówiłem, żeby swoje kariery dziennikarskie obliczali na całe życie zawodowe, a nie na jeden sezon, nie na jednego kierownika, nie na jedną gazetę, czy nie na jedną redakcję telewizyjną. Bo to jest bardzo niebezpieczne. Potem takie życie wahadłem. Przyszli moi na kierownicze stanowiska, to mnie przyjęli, odeszli, to mnie wywalili. No to tak się nie buduje kariery, tak doświadcza się człowieka, a przede wszystkim tworzy się frustratów gigantycznych. I to, co mogłoby być spożytkowane, zostaje zniszczone. Ten człowiek już nie myśli kategoriami widza i odbiorcy, tylko myśli kategoriami układu, w którym się musi odnaleźć, żeby mieć co jeść. No to jest dla tej profesji w końcu. Jest to profesja zaufania publicznego. Jest to kluczowe, a tego zaufania jest coraz mniej.